Cześć, siemanko moi kochani, witam was jakże bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku symulatora Gimpera 3. I powiem szczerze tak, nie wiem czy mi się uda teraz troszkę tak natłok obowiązków i tak dalej, tak więc macie tam wynagradzające też inne serie, dostarczać wam odcinki codziennie. Tak więc ten nagrywam sobie w niedzielę na wtorek, żeby nie było jakiejś tam ciszy na kanale, a kolejny... Jeżeli nie codziennie, to prawda, co 2 dni, ale mam dla was fajne rzeczy na pewno, bo troszkę się porozwijamy. Zrobimy to, o co mi bardzo prosiliście, a mianowicie zrobimy w końcu taniec z gwiazdami, jakie tam lekko nie będzie. Ale zanim się tym zajmiemy, to oczywiście wszyscy w tym momencie zostawiają łapę w górę i komentarz jakikolwiek dla zasięgów, bo będzie fajnie, a ja... Biorę się oczywiście za karierę YouTubera. Możemy dzisiaj wrzucić zdjęcie. Nasz piesek na szczęście żyje. Tak więc wyrzucamy. Już ponad 10 tysięcy followersów na Insta. I oczywiście shakesy, które są najważniejszą kwestią. Po prostu dla kolejnego achievementu. Overwatch hajsowniku. Można dzisiaj czy nie można dzisiaj? Myślę, że można. Grupa nasza kochana. Próg 4 pozostaje. Prestiż bardzo wysoki, jakość nie wiem dlaczego. Ale zobaczymy. Kiedy dowiesz się, że Gimper pojechał na wakacje i zostawił Bilona? Mniej więcej. Zostaw. 2 na 5. Ban. 5 na 5. Oczywiście. 46 członków jest dobrze. Co najmniej dobrze. Rozwijamy również naszą grupę. Tam też możemy czasami jakieś gry znaleźć, a my już idziemy w robienie YouTube'ów. I 60 Seconds mówiliście mi, żeby zrobić w ten sposób. Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo przeserdecznie w grze 60 Seconds. Nazywam się Tomasz Działowy. Ło, z tego względu i już jestem debilem. Tak, żeby robić z tego względu, jak są na początku znane, popularne i słynne, to właśnie tak nagrywać. Nie wiem, apokalipsa zombie. Bo podobno to daje więcej. No, ten content taki se. Ale przede wszystkim tak musimy pchać naszą karierę do przodu. Nasz psiak. Nasz psiak w miarę na żarty, dobra. Ale nakarmmy go. Tu nam oczywiście dziewczyna zrobiła jedzonko. I lecimy zrobić to, co chcieliście wszyscy. Bo szkoda, że jest 46 w nocy. Bo będziemy sobie nagrywać taniec z gwiazdami. Mówiliście mi, że jest w centrum, tak więc wierzę wam na słowo, idę to sprawdzić. Tuptamy, tuptamy, tuptamy. Ciekawe, czy o północy nam otworzą. I tu był. I uwaga, weź udział w tańcu z gwiazdami. Poruszamy się przy pomocy strzałek. Najwidocznie oszukali nas, bo wsadem. Zobaczymy, jak to wygląda. Musimy oczywiście zbierać. Tu tańcujemy sobie z bardzo sympatyczną panią tancerką, którą między innymi na Overwatchu hajsowników możecie sobie w ostatnim odcinku podziwiać. Na który... O, 16 punktów, 160 złotych, 800 subów. I to jest bardzo ważne. W następnym tygodniu, czyli akurat za chwilę sobie zrobimy to. Jak widać, ten expik też całkiem fajnie, skutecznie nam tu... Ło! Bardzo mocno się tutaj gdzieś zbugowałem. Czyli ten expik w końcu po tych najnowszych patchach rośnie tak w miarę, wiecie, w miarę kozacko. Z bardzo prostego względu po prostu, no. Ciężko, ciężko, ciężko nam było. Ciężko nam było generalnie się gdzieś tam rozwijać, tak, prawda, w kwestiach właśnie przyrostu tego wszystkiego. No, 2 minuty, patrzcie. Cyk, sekundka. Korzystamy z komputera. 19 tysięcy już subów. 11 tysięcy wyświetleń, coraz lepiej. I to, co mi też mówicie w komentarzach, zobaczcie, mamy najlepszy internet w playu. Żeby nie było, że go nie ma. Shakesy jeszcze w trakcie. Instagram minęła północ, więc kolejna fotka. Zmień tło. Takie na mieście. Przedmieście Warszawy są naprawdę piękne. No, zdarzało mi się bywać.
Jak to wygląda? No coraz lepiej też nam YouTube'y robią w kwestii pieniążków, co mnie bardzo mocno cieszy. Ok. Wybieramy sobie rozdzielczość. Zgadza się. Jak stoimy ze wszystkim? Stoimy tak, że nie będę szalał. Nagram sobie CS-ika dla odmiany. Uwaga. Bum, bum, bum. Zabici. Może nie najlepszy czas, ale zabici. Robimy full... Aha, jaki słaby content, czyli nie jestem jednak królem. Król CS Go. No ale już niech się publikuje. Jakaś tam różnorodność, chociaż w sumie jak to ma być seria z gry, to lepiej, żeby wszyscy ją znali. To, co też miałem wam zrobić, to zupkę studencką jeszcze nie robiliśmy. O, widzicie. A to jest taka minigierka polegająca na nalewaniu browara do zupki chińskiej. Bardzo pyszna zupka studencka. Świetnie. I mamy zupkę studencką, która da nam 400, a tak standardowa zupka daje 200, czyli nie jest źle. Blask, blask i akurat jesteśmy wyczyszczeni, jeżeli chodzi o potrzebę żarcia. Kawiszon na jedzenie. I idziemy poprzebierać się. Plus jeszcze myślę, że zobaczymy. I tak mamy jeszcze czas. Plus zobaczymy, jak wygląda sytuacja z nowymi grami. Czy coś wyszło, co jeszcze nie było kupione, czy nie? Tego nie jestem pewny. Tudzież pewien. Weź idź stąd. Ósma. Dzisiejszy odcinek myślę, że też nie będzie jakoś ponadprzeciętnie długi z bardzo prostego powodu. Chciałbym was po prostu nie zanudzać. Dobra, tu czekamy jeszcze. Mamy parę gierek do wyjścia. Czekamy też na nowego mikrofonika. Ciekawe, co to będzie za mikrofonik po Blue Yeti. To już naprawdę jakiś mega studyjny. I idziemy kolejny krok do... Zrobić kolejny krok do najwyższego prestiżu. Tak jak wam obiecałem, mamy nogi 1. Tutaj jest ok. O, zobaczcie, rękawice Iron Bana. Oczywiście czerwone. Proszę bardzo. Jesteśmy Iron Manem. Z każdym kolejnym odcinkiem będziemy sobie dokupować coraz więcej Iron Manowych dodatków, żeby być jeszcze większymi kozakami. Chyba żarcie jakieś tam mieliśmy. Ponadto mamy też tutaj tak kobitkę. Nie pytajcie, dlaczego tak idę. Po prostu zapomniałem o tym, że mam... tą umiejkę, średni zestaw promocji. Może już nam się uploadnęło, czy nie? 22 minuty. Piesek dostaje. A my chwila snu. Może nawet nie chwila, bo zrobimy sobie GTA 5. Zrobimy sobie GTA 5, a do tego potrzeba fulla. Jest full. Czymś dużym trzeba. O, jest 1000 na 1000. Doganiamy też achievement z napojami alkoholowymi, bo to też jest potrzebne do, prawda, 100% gry. No, król CSGO, nie jest źle. I robimy kozaka. Robimy kozaka, czyli gameplay, GTA 5, gra akcji i wbijamy 36 tysięcy. 36 tysięcy kontentu, czyli po prostu trzymamy prawą strzałkę. I lecimy sobie do końca. No, czyli tak po prostu, ile mamy żarcia, ile mamy wszystkiego. To, co mówiliście też w komentarzach, to bardzo ważne, ale bardzo ważne, że laguje tu po prostu. Właśnie ścina się to wszystko. To nie jest to, że, nie wiem, OBS-a mi wykrzaczyło czy coś, tylko po prostu mi gdzieś to... Znaczy mi, wszystkim nam gdzieś to laguje. Ciekawe, czy będą jeszcze kolejne update'y, czy będą kolejne patche, to już pytanie tak do pana Russian Doga. No ale myślę, że warto by było coś pozmieniać jeszcze w tej gierze. Albo chyba, że nie przewidział tego, że tak będzie. No, ale najważniejsze, że przez takie gdzieś tam gonienie i nabijanie tego wszystkiego w tej grze po prostu zyskujemy naprawdę w cholerę kontentu, czyli tak jakby robimy najlepszy po prostu film na świecie.
Nie dotknij, nie dotknij. Nie mam dalej pomysłu, jak tą grę rozgryźć, ale skoro im dłuższy czas, tym lepsze wyniki, to po prostu robimy to. A czy rośnie nam w tym czasie exp? Czy nie? 19506. Czy z każdym kolejnym kółkiem nam coś urośnie? Nie. Póki co nic się nie dzieje. Tu sobie oczywiście z żarciem poczekamy. Oby nasz pies był bardziej mądry, bardziej wytrzymały i bardziej właśnie odporny na to, że jedzonko mu gdzieś ubywało i znowu lag widzieliście. I to czy to nagrywam, czy nie nagrywam, czy mam w tle włączone 30 aplikacji, czy nie mam żadnej, to jest po prostu wszystko, tak? Wsioryba. Jedna chusteczka, tak po prostu jest i nic się z tym nie da zrobić. Choćbym miał, nie wiem, jaki komputer. Po prostu i 700 giga RAMu, 15 giga grafiki i tak by to cięło, i tak by to cięło, i tak by to lagowało, i tak by to lagowało, tak więc walić. Co jeszcze, jak już sobie oglądacie i tak sobie rozmawiamy, to zachęcam Was wszystkich do zobaczenia odcinków z Escapistów. Pierwszy odcinek jest na pewno, a może nawet już drugi jest na kanale w tym czasie. I odcinka z Farminga, gdzie się będziemy bawić. Farming Simulator, Farming Simulator. Jak zwał, tak zwał. Bardzo fajna, sympatyczna gierka, którą lubię i czy będziecie oglądać, czy nie, to i tak będę ją nagrywał, bo mi się podoba. Ale jakbyście tam wpadli na odcinki właśnie tych pozostałych gierek i zostawili łapę tylko nawet, czy jakiś miły komentarz, na przykład o ja z odcinka, to serduszko będzie przypięte, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jaka jest tak dla mnie bardzo istotna, to jest to, że mi tam gdzieś może podbustuje tam tę serię i też będziecie to widzieć na głównej jak Farminga. A nawet jak nie będziecie widzieć na głównej jak Farminga czy tam Escapistów, to i tak dla mnie fajnie, bo więcej ludzi przyjdzie na kanał i więcej ludzi zainteresowanych to zobaczy. Dobra, chcę umrzeć. Proszę dać mi umrzeć, o. Świetnie. Bo tu, o, za chwilę to bym umarł właśnie od tego. Ile kontentu? 3000. Ogólna wartość filmu już jest 6000. GTA na sterydach. To może mieć naprawdę mocarną oglądalność. 6500 ogólnych wyników. I teraz tak, piesku, obyś ty jeszcze żył. Tak, piesek ma tyle samo na jedzenia co my. Mlask, 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 mlask. I bardzo, bardzo ciekawą rzeczą, czy bardzo potrzebną, jest właśnie ta umiejka, moi kochani, która daje nam zadowolenie właśnie płynące z grania. To jest naprawdę kozak. No już dobra, dośpijmy sobie do tysiąca, nie do sety. Tak, dospaliśmy. Pies musi być nakarmiony, nie ma, że boli, nie ma, że pies kury pierdoli. Zobaczmy, jak wypadł ten odcineczek. Skorzystaj z komputera. 16 tysięcy, mamy 19601 subskrybentów. Dobra, to co, standardowe rzeczy typu Instagram. Możemy dzisiaj wrzucić post. Teraz jeszcze wyższy prestiż. W takich fajnych rękawicach to idziemy się bawić w piachu. Szukam ofiary. No to nawet tak tematycznie, nie? Względem. Nie, oczywiście nie to, tylko shakesy. To nawet tak tematycznie względem naszych rękawiczek właśnie bojowych. I Overwatch hajsowników. Coraz więcej takich obowiązkowych rzeczy, prawda, do przeklikania jest już podczas tej gry. Co mi się podoba. Prestiż wysoki. 1/5 ban. To niezły tutaj zniszczony gimper. Zostawiamy. 3/5. No już niestety nie. Już Włochy niestety nie. Ale 5/5 zostaje. 1/5 ban. Nadal okolice 50 członków, czyli grupa idzie powoli do przodu, bądź co bądź. Za 3 dni Craft the World. Jezu, jak ja tą grę lubię, tak samo jak o 60 Seconds mówiliście, żeby tam sobie spróbować. Mamy dość dużo. Dobra, lecimy jeszcze raz z tym. Nakarmiłem pieska. Lecimy jeszcze raz z tym, żebyśmy akurat przetrwali, może do lekko nie będzie, to fajnie by było. Znaczy lekko nie będzie. Co ja z tym lekko nie będzie? Oczywiście Gimper w Tańcu z Gwiazdami. Oczywiście na to, a nie na jakieś tam lekko nie będzie, co ja pierdzielę, tak? Czy tam właściwie można by użyć jeszcze trudniejszych słów. Ale ciągle gdzieś to się w głowie właśnie tam powiedzmy kasztani. To lekko nie będzie właśnie z Tańcem z Gwiazdami.
Teraz mamy nieco mniej najedzenia tego wszystkiego, a nie chcemy też naszego pieska zabić, bo nam spadnie zadowolenie i zresztą nie wolno zabijać zwierzątek. Tak więc troszkę sobie wcześniej to skończę, żeby najedzenie tam nie spadło do zera i to już będzie 29 level. To już będzie grubo. Szkoda też, że ten kanał tak dość się mozolnie póki co przyrasta, no ale tym tańcem z gwiazdami, tymi tutaj kozackimi odcinkami, po prostu z kontentem kosmicznym wywalonym w kosmos 7 miliardów punktów kontentu, myślę, że coś to pchniemy, no bo tak naprawdę to nas najbardziej gdzieś tam, prawda, blokuje. Zobaczcie sobie, znaczy tam na pewno są w internecie zakończenia, których ja nie chciałem oglądać, żeby sobie nie psuć niespodzianki, ale zobaczcie, nie wiem, ile ma Gimper, powiedzmy, subów w swojej serii z tej gry. Jak bardzo to jest mozolne, czasochłonne, jak wiele tych odcinków trzeba napierdzielać, żeby to, prawda, jakkolwiek wyglądało, no. Dla mnie to jest straszne, niepojęte. Jak wolno suby idą w tejże mechanice. W tym momencie mamy porównywalną ilość ludzi na Instagramie i porównywalną ilość ludzi, prawda, na YouTubie, gdzie zobaczcie, ile więcej czasu w odcinkach i ile więcej rzeczy nagrywamy na tego YouTuba, ile punktów dajemy, tak? W Instagram nie daliśmy żadnego punkciku. Wszystko to gdzieś tam boostujemy tego YouTuba, boostujemy długość, boostujemy jakość, tak, właśnie te, tak, mega, tam, no, czy kilobity na sekundę, tak, wszystko to maksymalnie dajemy w górę, a tak czy inaczej to rośnie, po prostu idzie jak krew z nosa. No i to jest bardzo smutne. Mam nadzieję, że chociaż tym takim obchodzeniem w postaci GTA 5 przytulonym do prawej strony, to chociaż nam w jakikolwiek sposób gdzieś tam nas przybliży, pomoże, no bo to, mówię, to jest tragedia. Po prostu. 232 to jeszcze przeżyjemy. Tak, już w okolicach sety po prostu. Tak, w okolicach sety to uwalę. Uwalę na łeb. Jeszcze 150. Jeszcze 130. Tego jeszcze ominiemy, dobra. Albo nie, już pizd w niego. Właśnie, to się nie da zrobić pizd w niego. Jak go skutecznie ominiesz. No i poziom ukończony, mimo że nawalałem tą spacją. Tak jak mi mówiliście. O, jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić. Teraz mi się przypomniało. Znowu fajny odcinek. Jeszcze więcej koksu w GTA. No to po prostu robi się, nie? Robi się kozak. O, nasz piesio już prawie tutaj martwy. Kawka. Mlask mlaski. I odeśpimy. I chciałem sprawdzić jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną. A mianowicie to, czy wystarczy trzymać spację podczas live'ów, bo to by było... To by było kozackie. Podobno po tym update'cie to weszło. Zobaczmy. 16 tysięcy, to już prawie 20k subów. Uwaga. Mamy wszystko. Nie, gówno prawda. Dalej, widzicie? Nic nie daje trzymanie. Musimy po prostu sobie machać. Fajnie, że też nam o... No dobra, podboostujemy sobie po prostu do kolejnego levelu. 29 level. Trochę nam tu hajsik też leci. Ciekawe, czy nam lecą też suby na YouTubach. Nie no, ale zobaczcie, no teraz to jest... Teraz wszystko właściwie daje expa, naprawdę. Aż myślę, że w tej kwestii to trzeba będzie... Polecałbym panu akurat, tak? Radzieckiemu piesełowi to zmienić, no bo to jest co? No zobaczcie. I tak naprawdę przy odrobinie chęci to 3 levele na jednym live. Wiem, że wydaliśmy wszystkie pieniądzory w te live, czyli mamy naprawdę dużo obserwujących i tak dalej, no ale to jest... Tak mi wkurwia ta muzyka. Dobra, jesteśmy z drugą częścią. Musiałem to zmontować z dwóch. Nie pytajcie mnie dlaczego. Coś mi się spieprzyło w OBS-ie, ale to straciliśmy dosłownie parę sekundek
nagrania. No, tak więc co, wracając, no to widzicie, to jest naprawdę teraz... Teraz to jest igraszka, tak? Wbijanie tych leveli. Co, to powinno być naprawdę zmienione. Dobra, umiejętności, tu widać powoli to nam rośnie. Co my tu mamy? Komputer, który mamy tu w dupie. Śmieszne momenty do moich filmików. Powiedzmy, że mnie to nie interesuje. Tu już mamy na fulla. 1440p. 120 klatek, to będzie nam się 3 tygodnie renderowało, no nie? A jaką jest grą? Uwaga. Jaką jest grą GTA 5? No bo to byłoby bardzo, bardzo proste, fajne i łatwe. Nagrywanko, dalej. Gra akcji. No to idziemy w grę akcji na fulla. A co? Umiejętności. Gry zręcznościowe. Gry akcji. Nikt mnie nie zachodzi. Od tyłu. I jeszcze więcej punktów. No i to rozumiem. Spróbujemy. Po prostu chcę to wymaksować. Zrobić absolutne rekordy. Wypiliśmy już dzisiaj kawę. Dobra. I tak mamy jeszcze niedzielę. Nakarmić piesa. Nakarmiony. Odeśpimy sobie do tysiaczka. Nakarmimy pieska. Nakarmimy się. Skorzystamy sobie z komputerka. No oczywiście nie w ten sposób. Dobra. I zobaczymy, czy jeszcze więcej, czy jeszcze bardziej wymaksujemy to wszystko. Czy to będzie jeszcze większy kozak? No zobaczymy. Utrzymujemy się teraz na fulla. Bijemy rekord. Jeszcze dłużej. Pies nakarmiony chyba, więc... A nawet jak chwilę nie wytrzyma, no to cóż. Jego pech. No, no i niech leci. I zobaczymy, ile te punkty dadzą. Mam nadzieję, że całkiem fajnie. Ile mamy? O Boże, 21 sekund, czyli znowu kilka minut opowieści luźnych. No i w ogóle to zobaczcie, jaki długi wam ten odcineczek wyjdzie. Taki bonusik ode mnie. Nie ma za co. Że no chyba nie wiem, czy nie lepiej. Co nieco rzadziej ten odcinek puścić, tak jak mam czas teraz w niedzielę sobie nagrać, ale w poniedziałek wiem, że już praktycznie nie będę mógł do niczego usiąść. Czyli znowu byście byli podszkodowani pod tym względem, że... No żebyście nie dostali odcinka w któryś z tych dni na pewno, a może byście nawet do środy nie dostali. A tak jak się pojawi we wtorek i czwartek, powiedzmy, czy tam we wtorek i piątek, zobaczymy, jak z tym będziemy stać z czasem, no to będziecie mieli jakąś tam ciągłość, nie? Może czasami przepleciemy czymś jeszcze. No według mnie uczciwy deal. Nie wiem, jak według was. Ale w sumie to i tak robię, co mogę, żeby wam zapewnić ciągłość kontentu na tym kanale. Więc może być fajnie. No i przede wszystkim też co? Przyrost subów jest na bieżąco naprawdę póki co kosmiczny. Jak na to, co ja się spodziewałem i na to... Właściwie niczego się nie spodziewałem, bo po prostu tak z dupy sobie tą gierkę odpaliłem. No tak więc jest naprawdę, no... Jak dla mnie, delikatnie mówiąc, kosmos. Ile jeszcze mamy gierek do sprawdzenia w tym, tak? Ile tygodni do przejścia? Ile jeszcze subów do zdobycia? Naprawdę gra rozbudowana jak 150. A jeszcze zaczynając ją od zera, tak jakbym chciał, no to mamy kolejne, nie wiem, 30 odcinków, tak o. Do tego mamy jeszcze poprzednie symulatory Gimpera, które chciałbym przejść z wami. Czy będziecie oglądać, czy nie, to już tam właśnie się okaże i gdzieś tam, prawda, wybije mi to z głowy, albo też po prostu pozostanie jako seria poboczna. No, myślę, że różne tutaj są wizje, różnie to rozpatruję. Zobaczymy tak naprawdę, co przyniesie praktyka, no bo to ja sobie mogę dużo myśleć. Część z was pewnie też w komentarzach tak uważa tak, a nie inaczej, a dogodzić wszystkim się nie da z jednej strony, a z drugiej strony też no, nikt nie będzie chyba tego próbował. No bo co zrobić? 90 sekund, już półtorej minuty trzeba było zająć jakimś radosnym opowiadaniem. No spoko. 120 parę. No myślę, że przebijemy. Plus jeszcze mamy te dodatkowe punkciki z gier akcji. Będzie nowy rekord, czy nie będzie nowy rekord?
Dobra, nie, idę się rozbić. Jest nowy rekord. Idę się rozbić ze względu na to, że już się nam... Jezu. Mistrz GTA. Zobaczcie, jaka to już jest wartość. To już jest wartość, kurwa, kosmiczna. O, też rachunki będą do opłacenia. Piesek 31, to go... praktycznie wyzerowaliśmy. Chwilka snu oczywiście. Odbijamy sobie w miarę. Dobra, tyle mi wystarczy. Psa karmimy, się karmimy i idziemy. Kolejny odcinek Tańca z Gwiazdami, jak to co tydzień. Akurat w tym czasie myślę, że nam się ten filmik zrenderuje i będziemy mieli naprawdę jakiś kosmiczny wynik, bo to są rekordy rekordów. To już robimy naprawdę takie coś, że jesteśmy królami YouTube'a. Potem tylko, nie wiem, ten jeden punkcik powiedzmy dać sobie jeszcze w grę akcji, plus iść w jakość. Już walić to chuj tam, że to będzie się dłużej renderowało, bo to naprawdę. I bierzemy udział w Tańcu z Gwiazdami, proszę bardzo. I proszę bardzo. I cyk, i SMS-iki wysyłać, żebym przeszedł dalej. I pięknie, i tak, i tak. Ile tam ostatnio był rekord? Chyba 16. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Ja tu jestem, o, królem tego tańcowania z gwiazdami. 23 punkty, 230, 1150 subów, dziękuję, wyjaśnione. Teraz tylko wrócić na chatę, zobaczyć, jak ten odcinek GTA zrobił kosmiczne wyniki i się cieszyć i po prostu mieć receptę na kolejne odcinki, na kolejne dążenie do gigantycznych ilości subów, do gigantycznych wartości. No, tak naprawdę macie tu też na dole licznik moich subów, tak? W prawym dolnym rogu to ciekawe. Jak ktoś zaobserwował i co? I do tego momentu obejrzał odcinek, to dajemy w hashtagu ilość subów. Ilość subów jaka przyrosła? A tu w ogóle patrzcie co się dzieje. 20 tysięcy wyświetleń, 22 tysiące prawie subów już. No, tak więc... Tak więc jak dacie hashtagu ilość, wielkość przyrostu, to ilu ludzi przybyło, to dostajecie serducho, uczciwa chyba rzecz. Zapłaćmy jeszcze rachunki i będziemy sobie generalnie kończyć ten odcineczek. Wróć. Aha, tym się wychodzi z CS-a. O, jakie tu promocje są. Dobra, internet. Sorry, lak mózgu. 11 tysięcy, dobra, co to dla nas, o, hajsy na YouTubie się stakują, bo ich właściwie nie potrzebujemy. Tak więc tam zbierają, raz taki czas sobie je wybierzemy. I cóż, ja zapisuję grę, wam serdecznie dziękuję za uwagę, już warunek dostania serduszka znacie. Do tego, cóż, zachęcam właśnie do, a propos subów, do zostawienia subskrypcji, jeżeli nie chcecie tak gdzieś tam ominąć żadnego materiału na tym kanale. Łapy w górę to obowiązkowo, jeżeli obejrzałeś do końca, wcześniej zostawiłeś, zostaw, bo to naprawdę super działa na zasięgi. No i komentarze, mile widziane, to wszystko gdzieś tam mi podkręci odbiór. Tak więc dzięki bardzo, do zobaczenia już wkrótce, na razie, cześć!